Dziś robimy powtórkę, panie dyrektorze, bez powtórki chyba, co? 669 rok nowego stawu, dziś jest 22 września. Obchodzimy właśnie tak ważny dzień dla nowego stawu. Panie dyrektorze, proszę podsumować tak lekko dzisiejszy dzień. Przede wszystkim powiedzieć, co nas jeszcze czeka, co za nami. Tak, można powiedzieć, 669-lecie nowego stawu, pewnie dlatego też i obchody takie wyjątkowe. Chciałem tutaj nadmienić na początku, że na początku czerwca próbowaliśmy zorganizować dni nowego stawu, tak to pamiętam, 2 czerwca, niemniej jednak pogoda nie pozwoliła nam na to. Dziś zrobimy imprezę, myślę, że 2 razy lepszą od tej, która miała być w czerwcu. Dlatego też w dniu dzisiejszym powtarzamy tą imprezę. Na razie póki co pogoda odpowiada i mamy nadzieję, że utrzyma się tak do samego końca. Z uwagi na fakt, iż są z nami, jak już wspomniała koleżanka Ewa, wspaniałe zespoły, 4 wspaniałe zespoły. Wyspem zespołu Szwindel z Iławy. No i zaczęło się. Dubel 669 rocznicy istnienia nowego stawu wypadł już w 100% pomyślnie. Za chwileczkę będzie grał zespół Czerwony Abodus. Czerwony Abodus, jak zawsze, zaczarował swoją publiczność i naładował ludzi pozytywną energią. A za nimi Majestic i na koniec Etna Kontrabanda. Witamy wszystkich, jesteśmy Szwindel z Iławy. Zagramy wam kilka kawałków. Bawcie się razem z nami. Urodziłam się tak jak wielu z was, jednym z tych zapomnianych miast. Tam gdzie kilka ulic tak się zły, wszędzie dobrze jest nas. Nie aż tak bardzo, przecież różnimy się. Wychodzimy, kiedy noc zapada. Wracamy, gdy jasno już lekko pijani. Szwindel? Ten zespół już dobrze znamy. Po raz pierwszy zaprezentowali się nam na N-Music Festival w Malborku. Skąd pomysł na zaproszenie właśnie Etny? Powiem szczerze, ten pomysł rodził się w mojej głowie już od dawna, z uwagi na fakt, iż Etna Kontrabanda jest tak bliska naszemu sercu. Z uwagi na fakt, iż wiele lat tutaj przegrywała i miała swoje próby w naszym nowostawskim ośrodku kultury. Gros z nich są to nasi tutaj zaprzyjaźnieni krajanie, jak to może powiedzieć. 3 z nich mieszka w Nowym Stawie, ale w głównej mierze też chyba z tego chcielibyśmy po raz kolejny tutaj zaproponować ich występ, ponieważ chcemy tej naszej lokalnej społeczności pokazać, że są wśród nas osoby z naszego środowiska, które tworzą tak fajną, wspaniałą muzykę, która jest odbierana w jakże pozytywny sposób w kręgach całej Polski. Między innymi też i dlatego, żeby tak już tutaj uświetnić ich, ten cały dzisiejszy wieczór, uświetnić ich występem dla nas, dla Nowostawian, zespół tak bliski naszemu sercu.
zanim przywitania, myślę, że oficjalnie Dni Nowego Stawu przełożone, ale myślę, że w jakże pięknej, słonecznej scenerii uważamy za otwarte. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu.